Steve Magnus. Dasz Radę. Sztuka pokonywania trudności. Zadziwiające odkrycia o prawdziwej naturze siły charakteru. Wydawnictwo Sensus. Czyta Aleksander Bromberek. Opinie na temat książki Dasz Radę. Sztuka pokonywania trudności. Dzięki książce dasz radę sztuka pokonywania trudności. Steve Magnes w i przekonujący sposób zmienia nasze postrzeganie nieustępliwości. To lektura obowiązkowa dla rodziców, trenerów i wszystkich osób, które chcą się przygotować do mierzenia się z największymi życiowymi wyzwaniami. Malcolm Gladwell, autor bestsellerów New York Timesa, poza schematem i jak rozmawiać z nieznajomymi, gospodarz podcastu Revisionist History. Steve dzieli się z nami przesłaniem, które okazuje się niezwykle ważne w naszych czasach, zdominowanych przez krycie się za różnymi maskami i walkę o uzyskiwanie jak najlepszych wyników. Sednem prawdziwej odporności psychicznej nie jest gruboskórność i brawura, lecz umiejętność skutecznego radzenia sobie z trudnościami i niezachwiane skupienie na tym, co najistotniejsze. Carl Newport, autor bestsellerów New York Timesa. Praca głęboka i cyfrowy minimalizm. Szczegółowe rozważania dotyczące tego, czym są w istocie cechy pozwalające odnosić sukcesy. Adam Grant, autor bestsellera numer jeden New York Timesa Leniwy umysł, gospodarz podcastu Ted Worklife. Steve Magnus jest jednym z wybitnych specjalistów zajmujących się kwestią osiągania wyjątkowych wyników w różnych obszarach. Łączy przy tym znajomość najnowszych zdobyczy psychologii z praktycznym doświadczeniem płynącym ze współpracy ze światowej klasy sportowcami i innymi fachowcami, którym doradza. Na łamach swojej nowej książki mierzy się z doskonale znanym pytaniem kto i dlaczego odnosi sukcesy, gdy na horyzoncie pojawiają się trudności. Autor ujawnia też przy okazji, że znaczna część przyjmowanych przez nas założeń i naszych instynktownych reakcji, które tak bardzo sobie cenimy, jest tak naprawdę całkowicie chybiona. To ważna lektura dla każdego, komu zależy na osiąganiu najlepszych możliwych wyników wtedy, gdy gra toczy się o najwyższą stawkę. Alex Hutchinson, autor bestsellera New York Timesa Wytrzymałość. Spoglądamy z szacunkiem na dokonania trenerów i liderów, którzy próbują rozwijać odporność psychiczną swoich podopiecznych, odsiewając tych najsłabszych. Badania pokazują jednak, że jest to zupełnie nietrafiona metoda rozwijania hartu ducha. Nadszedł czas, by skonfrontować te historie ze spostrzeżeniami naukowców, i to właśnie coś takiego robi Steve Magnus w książce Dasz Radę sztuka pokonywania trudności. David Epstein Autor bestsellerów New York Timesa, sięgaj jak najdalej i The Sports Gene. Steve Magnus obala w książce Dasz Radę, sztuka pokonywania trudności, powszechnie aprobowane, acz szkodliwe założenie, zgodnie z którym istotą odporności psychicznej jest pokonywanie problemów przy użyciu brutalnej siły. Koncepcja nieustępliwości prezentowana przez Magnesa, prawdziwa odporność psychiczna. Zapewnia więcej wyrozumiałości, a do tego jest bardziej zróżnicowana, elastyczna i przyswajalna. Prawdziwa odporność oznacza radzenie sobie z czynnikami stresującymi z rozmysłem, spokojem i wrażliwością, które zajmują miejsce płytkich i nieelastycznych zachowań. Dasz radę, sztuka pokonywania trudności, zmieniła moje postrzeganie stoicyzmu i siły, zarówno w świecie sportu, jak i w bardziej ogólnym ujęciu. Ten tytuł bezdyskusyjnie zasłużył na moją rekomendację. Adam Alter, profesor marketingu i psychologii w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim. Autor bestsellerów New York Timesa: Uzależnienia 2.0 i Siła Podświadomości. Dasz radę, sztuka pokonywania trudności. Zmieni Twoje zapatrywania na temat odporności psychicznej. Steve Magnus we wspaniałym i fascynującym stylu dowodzi wyższości, wewnętrznej mocy i skromności, nad zewnętrzną siłą i głośnymi przechwałkami. Lektura obowiązkowa. Annie Duke, autorka Thinking in Beds. Steve Magnus może się pochwalić niezwykłą mądrością, a także rozległą wiedzą na temat badań naukowych, psychologii i praktycznych aspektów uzyskiwania optymalnych wyników sportowych. Dasz radę, sztuka pokonywania trudności, pokazuje, jak rozwijać prężność, wytrwałość i pewność siebie okazywaną w obliczu presji. Kristi Ashwanden, autorka bestsellera New York Timesa Good To Go. Obowiązkowa lektura poświęcona nader aktualnemu, a zarazem ponadczasowemu zagadnieniu i napisana przez osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje, by zgłębiać pytania dotyczące prawdziwego znaczenia odporności psychicznej. Steve rozważał te kwestie od lat, a ta książka zawiera fascynujące i, co istotniejsze, niezwykle przydatne nowe spojrzenie na kwestie nieustępliwości i tego, jak należy ją rozwijać. Brad Stalberg. Autor bestsellera The Practice of Groundedness. Steve Magnus wypracował sobie pozycję czołowego specjalisty zajmującego się kwestią uzyskiwania optymalnych wyników i wznoszenia się na wyżyny własnych możliwości. W książce Dasz Radę Sztuka Pokonywania Trudności autor podważa tradycyjne przekonania, zgodnie z którymi odporność psychiczna rozwijana jest za sprawą arogancji i nieomylności. Ujawnione przez niego informacje są optymistyczne i dodają otuchy. Ta książka będzie przydatną lekturą z perspektywy każdego odbiorcy, który stara się rozwijać wewnętrzną siłę w szczery i autentyczny sposób. Dean Carnazis, ultramaratończyk i autor bestsellerów New York Timesa. Dasz radę, sztuka pokonywania trudności prezentuje niesłychanie głębokie i nowatorskie podejście do pytań o to, jak i dlaczego ludzie przezwyciężają najtrudniejsze sytuacje. Steve Magness, jeden z najbardziej szanowanych autorów i specjalistów zajmujących się naukami o sporcie, Objaśnia w niezwykle ciekawy sposób rozmaite historie, zapewniając nam mnóstwo informacji na temat tego, jak rozwijać prężność i umiejętności pozwalające uzyskiwać optymalne rezultaty w trudnych sytuacjach. Kilian Jornet, autor Above the Clouds. Dla Hilary, która nieustannie pokazuje mi, czym jest miłość i współczucie. Jesteś najbardziej szczerą i życzliwą istotą pod słońcem. Poświęcenie, jakie okazujesz wszystkim otaczającym cię osobom, jest dla mnie nieustającą inspiracją. Kocham cię. Ku pamięci Toma Abeya, który nauczył mnie okazywania pokory, otwartości umysłu i nieustającego optymizmu. Ku pamięci Mata Koba, który pokazał mi, co oznacza poświęcenie się zgłębianiu własnych granic. Wprowadzenie. Skąd wziął się fałszywy obraz nieustępliwości i czym powinniśmy go zastąpić? Rozdział pierwszy Odejście od modelu surowych trenerów, autorytarnych rodziców czy twardych gości i poszukiwanie prawdziwej wewnętrznej siły. Zdeterminowana, wytrwała, gotowa zignorować ból. Zachowująca stoicki spokój, przejawiająca emocjonalne męstwo, nieokazująca cierpienia, niezmordowana. Po takie właśnie wyrażenia sięgali studenci zapytani o to, jak inaczej można nazwać osobę, która wykazuje się nieustępliwością lub odpornością psychiczną. Wśród odpowiedzi 160 zawodowych sportowców mierzących się z tym samym pytaniem, najczęściej padało słowo wytrwałość. Gdy przyglądamy się tym opisowym określeniom, w naszej wyobraźni mogą się pojawić konkretne obrazy. Może pomyślimy o jakimś futboliście, który nastawia sobie wybity bark i żąda, by trener wysłał go z powrotem na boisko. Kto wie, czy komuś nie przypomni się Craig McTavish, który w 1997 roku przeszedł na sportową emeryturę jako ostatni zawodnik NHL występujący bez kasku. Komuś innemu może stanąć przed oczyma obraz rannego bohaterskiego żołnierza, albo matki, która znosi niewygody, starając się zadbać o własne dziecko. Niewykluczone, że najczęściej będziemy sobie wyobrażać różne osoby pokonujące trudności i zmagające się z jakimś bólem albo cierpieniem. Dokładnie w taki sposób postrzegamy tradycyjnie nieustępliwość. W grę wchodzi tu przezwyciężenie przeszkód dzięki połączeniu wytrwałości, dyscypliny i stoicyzmu. Szczerze mówiąc, słowo nieustępliwość kojarzy się też wielu osobom z potężnie zbudowanym facetem emanującym brutalną siłą. W czasie rozciągniętej na pięć dekad kariery trenerskiej Bobby Knight związany był z trzema różnymi uczelniami i zgromadził imponujący spis dokonań. Jego podopieczni wygrali ponad 900 spotkań, co jest trzecim wynikiem w rankingu wszechczasów koszykarskich drużyn uniwersyteckich. Oprócz tego pięciokrotnie dotarł ze swoimi zespołami do rozgrywek NCAA Final Four i zgarnął trzy tytuły mistrzowskie National Collegiate Athletic Association NCAA. Wśród wszystkich jego sukcesów na szczególną uwagę zasługuje to, czego dokonał w 1976 roku z drużyną Indiana Hoosiers. Zespół wygrał wszystkie mecze w sezonie i powtórzył to dokonanie w turnieju NCAA, a zwycięstwo nad drużyną z Michigan przypieczętowało ten wyczyn, zapewniając Knightowi pierwszy tytuł mistrzowski w jego karierze trenerskiej. Choć wszystko to działo się wiele lat temu. Nikomu nie udało się już później dokonać czegoś podobnego. Spoglądając z perspektywy czasu, Knight wspominał o tym, co wyróżniało tamten zespół. Ta drużyna była niemal niepokonana dzięki swojej nieustępliwości, sile i wielkości. Jak przystało na kogoś, kto zaczynał swoją karierę trenerską w West Point, zdefiniowanie nieustępliwości nie było dla Knighta wielkim wyzwaniem. To umiejętność przezwyciężania przeszkód. Nie możesz się nad sobą użalać. W większości sytuacji gra jego zespołów wpisywała się w tę definicje. Zawodnicy wykazywali się dyscypliną i determinacją. Podczas gdy w koszykówce często kładzie się nacisk na to, co efektowne, czyli zdobywanie punktów, zespół Najta koncentrował się na dużo mniej atrakcyjnej obronie. To właśnie ta drużyna jako pierwsza stosowała krycie indywidualne w formie pressingu. Rozwiązanie, które wystawiało na próbę dyscyplinę, etykę pracy i wytrwałość zawodników. Wypada zaznaczyć, że to wszystko świetnie się sprawdzało. Był tylko jeden problem: środowisko stworzone przez Knighta nie wszystkim dobrze służyło. Człowiek, który poprowadził swoich zawodników ku niezwykłym dokonaniom, znany jest zarówno z odnoszonych seryjnie zwycięstw, jak i napadów złości czy obelżywych zachowań. Sukcesy odnoszone przez Bobiego Knighta na boisku są niepodważalne. Upór, z jakim obstawał przy tym, że nieustępliwość jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym uzyskiwanie optymalnych wyników, znajduje potwierdzenie zarówno w badaniach naukowych, jak i naszych doświadczeniach. Metody, jakie stosowałby uzyskać wspomnianą nieustępliwość, trzeba jednak nazwać w najlepszym razie dyskusyjnymi, a w najgorszym całkowicie niewłaściwymi. Na szafkach zawodników, których uznano za mięczaków, wieszano tampony. Sportowcy często spotykali się z wyzwiskami. Pojawiły się również oskarżenia o to, że Knight kazał swoim pracownikom przyklejać w szatniach zawodników zdjęcia ukazujące kobiece genitalia. Istnieje też nagranie jego tyrady z 1991 roku. To jedno wielkie zasrane pieprzenie dostaniecie teraz na treningach niezły pierdol. Musiałem przez cały zasrany rok tkwić w tej jebanej lidze z wynikiem osiem do dziesięciu. Nie pozwolę, żebyście znowu postawili mnie w równie chujowym położeniu, a gdyby do tego doszło, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo tego pożałujecie. Pewnego dnia przyniósł też z ubikacji kawałek umazanego kałem papieru toaletowego, żeby pokazać zawodnikom, co o nich myśli. Do tego dochodzi jeszcze przemoc fizyczna. Jej świadectwem jest niesławne nagranie wideo z treningu, na którym Knight wydziera się na jednego z graczy. Wszystkie te działania podejmowane były w imię kształtowania nieustępliwości wpisującej się w wyobrażenia tego trenera. Mięczaki. Zdjęcia kobiecych genitaliów, podważanie męskości wszystkie te posunięcia zapewniają nam wskazówki dotyczące przyjętej przez Najta definicji nieustępliwości postawy, która zasadza się na nieokazywaniu słabości, forsowaniu przeszkód siłą oraz wykorzystywaniu strachu w celu zbudowania autorytetu i zapewnienia sobie kontroli. Dziś nazwalibyśmy ten obraz nieustępliwości staromodnym, próbując tym samym zdystansować się od tego rodzaju barbarzyńskich praktyk. Ta koncepcja nadal dominuje jednak na dzisiejszych boiskach i w halach widowiskowych. Zmagamy się z zasadniczym nieporozumieniem dotyczącym prawdziwej natury nieustępliwości. Ten problem zdecydowanie wykracza też poza boiska koszykarskie. Surowe rodzicielstwo. Bardzo wymagające, chłodne i niezapewniające wsparcia, kontrolujące, zdominowane przez jednostronną komunikację, odwołujące się do surowych kar. Nie opisuje tu wcale metod stosowanych przez Bobiego Nighta, lecz jeden z czterech głównych stylów rodzicielstwa. W latach 60. XX wieku specjalistka od psychologii rozwojowej, Diana Baumlind, Stworzyła podwaliny naszego sposobu postrzegania rodzicielstwa. Dzięki badaniom i obserwacji odkryła, że style rodzicielstwa można klasyfikować, odwołując się do dwóch czynników. Jednym jest wrażliwość na potrzeby, natomiast drugim są wymagania. Baumrind zdefiniowała wrażliwość na potrzeby jako stopień, w jakim rodzice świadomie dbają o indywidualność, samoregulację i asertywność swojej pociechy poprzez dostrajanie się do wyjątkowych potrzeb i wymagań dziecka, a także wspieranie ich i przyzwalanie na nie. Innymi słowy chodzi o to, jak skutecznie rodzice reagują na potrzeby dzieci i w jakim stopniu je zaspokajają czy po przegranym meczu okazują swoim pociechom ciepło i wsparcie, a może od razu przechodzą do krytykowania ich występu? Wymagania to z kolei prezentowane przez rodziców oczekiwania, które dotyczą zintegrowania się przez dziecko z rodziną. Wśród ich przejawów należy wymienić domaganie się od pociech dojrzałych zachowań, nadzór, dyscyplinowanie i gotowość do konfrontacji z latoroślą, która sprzeciwia się tym regułom. Ta kwestia sprowadza się do tego, jak duże są oczekiwania rodziców wobec dziecka i jak bardzo starają się oni kontrolować jego poczynania, by nimi kierować lub na nie wpływać. Po przeanalizowaniu tych dwóch cech, Baumrin stwierdziła, że większość rodziców zalicza się do jednej z trzech kategorii, które przywodzą na myśl opowieść o trzech niedźwiadkach i próby znalezienia przez złotowłosą idealnego łóżka. Jeśli rodzic nie stawiał zbyt dużych wymagań, a zarazem cechował się wysoką wrażliwością na potrzeby, był zbyt miękki. Okazywał się pobłażliwym rodzicem, który akceptował prawie wszystkie wybryki swoich pociech. Jeżeli rodzic miał duże wymagania i przejawiał niewielką wrażliwość na potrzeby dziecka, był despotą polegającym na surowej dyscyplinie i w znacznej mierze ignorującym to, na czym zależało jego potomstwu. Rodzice trzymający się takiego autorytarnego stylu nie wierzą w to, że ich dzieci będą dokonywać właściwych wyborów. To rodzic podejmuje tu decyzję, a dziecko ma się do nich dostosować. Despotyczni rodzice odwołują się do strachu, gruźb i kar, próbując dbać w ten sposób o to, żeby ich dzieci decydowały się na to, co jest właściwe. Typowym stwierdzeniem padającym z ust takiej osoby może być Masz to zrobić, ponieważ ja tak mówię. Badania przeprowadzone na grupie ponad tysiąca rodziców wykazały, że zaledwie trzydzieści jeden procent osób wychowujących swoje pociechy w autorytarny sposób twierdziło, iż powinny darzyć swoje dzieci bezwarunkową miłością. W przypadku motywacji, zdaniem takich osób, liczy się kij, a nie marchewka. Zidentyfikowanie osoby, która prezentuje autorytarny styl rodzicielski, jest całkiem łatwe. Błyskawicznie przechodzi ona do krytyki, gdy tylko jej dziecku powinie się noga. Taki rodzic, po każdej gorzej ocenionej klasówce, uziemia swoją pociechę, zamykając ją w jej pokoju z podręcznikami i nie zapewniając, poza frazesem: musisz ciężej pracować, żadnego wsparcia w zakresie tego, jak poprawić wyniki uzyskiwane w szkole. Do tej kategorii zalicza się też ojciec, który uważa, że powinien hartować swoich synów, w związku z czym mówi im, iż mają wziąć się w garść, przestać się mazać, dorosnąć i nigdy nie okazywać strachu. Chociaż poglądy z czasem się zmieniły, wielu rodziców przekonanych jest nie tylko o pozytywnym wpływie dyscypliny, ale także o tym, że jej brak świadczy o osłabieniu Ameryki. Jeden z projektów badawczych pokazał, że 81% obywateli Stanów Zjednoczonych uważa, iż rodzice są zbyt ulegli w stosunku do swoich dzieci. Nie rozmawiamy tu wyłącznie o trenerach drużyn sportowych. Wielu rodziców nadal żywi przekonanie, że nadmiar ciepła lub wsparcia jest słabością. Nie mam zamiaru utrzymywać, że kary lub oczekiwania są czymś złym. Trzeba jednak zaznaczyć dwie istotne kwestie po pierwsze, karanie dziecka lub mówienie mu po prostu, że ma ciężej pracować nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty po drugie, gdy wymagania zdecydowanie przewyższają zapewniane wsparcie, wynikiem jest autorytarny styl rodzicielstwa. O ideale, znalezionym przez złotowłosą, możemy mówić wtedy, gdy wysokim oczekiwaniom towarzyszy również duże wsparcie. Spore wymagania występują tu wraz z ciepłem i zrozumieniem. Każdy rodzic plasuje się w jakimś punkcie na tej skali, a w zależności od kontekstu możemy się po niej przemieszczać w obu kierunkach. Problemy pojawiają się wtedy, gdy dochodzi do skrajnego niedopasowania oczekiwań i wsparcia. Chociaż badania Baumrind odnosiły się pierwotnie do relacji między rodzicem a dzieckiem, te same zasady znajdują też zastosowanie w kontekście tego, jak odnosimy się do siebie nawzajem. Gdzieś po drodze zupełnie się pogubiliśmy, jeśli chodzi o to, czym jest prawdziwa nieustępliwość. Niezależnie od tego, czy występujemy w roli rodziców, czy może wypełniamy obowiązki trenerskie, albo zarządzamy podwładnymi w miejscu pracy, Skupiliśmy się na tej części równania, która dotyczy oczekiwań, a zarazem zapomnieliśmy o drugiej stronie, czyli cieple, trosce i dbałości o cudze potrzeby. Wykaż się gruboskórnością. Wykazywać się gruboskórnością. Zachartować się. Przestać okazywać wrażliwość, wykształcić grubą skórę. Nie musimy daleko szukać wystarczy, że przyjrzymy się różnym wyrażeniom powiązanym z nieustępliwością. Określamy całe zespoły lub poszczególne osoby mianem mięczaków, którzy muszą się zachartować. Utrzymujemy również, że nasza drużyna nie przejawia żadnych oznak słabości. Idealizujemy opowieść znaną z filmu Karate Kid. Nasz zastraszany w szkole bohater staje się silniejszy i powraca jako mściciel, udzielając surowej lekcji swojemu prześladowcy. Gdy mowa o aktywności sportowej podejmowanej przez dzieci, wysyłamy nasze pociechy, żeby biegały lub wykonywały barpi. Celem nie jest tu jednak osiągnięcie określonej adaptacji treningowej, lecz zadbanie o hart ducha. W imię rozwijania nieustępliwości usprawiedliwiamy działania, które są absurdalne. W książce Until It hurts Mark Hyman ukazuje świat młodzieżowych klubów sportowych rozsianych po Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, wymiotowanie po treningach, tyrady pełne wyzwisk i inne nieprzyjemne zachowania są tam codziennością. Jak rodzice uzasadniają to, że jedenastolatków uczy się kontynuowania wysiłku aż do momentu pojawienia się wymiotów? Surowe podejście jest niezbędne, by dziecko nawiązało kontakt ze swoim wewnętrznym lakrosowym wojownikiem. Nasza definicja nieustępliwości od zbyt dawna obraca się wokół wiary w to, że największą odpornością psychiczną wykazuje się ten, kto ma grubą skórę, niczego się nie boi, Potrafi powstrzymać wszystkie reakcje emocjonalne i ukryć wszelkie objawy wrażliwości. Innymi słowy, namiano najbardziej nieustępliwego zasługuje według nas ten, kto cechuje się gruboskórnością. Doskwierającą nam dezorientację pogłębiają dodatkowo próby łączenia nieustępliwości z męskością i etosem maczo. Ta mentalność nie pozwala okazywać słabości, nakazuje też kontynuować mozolne wysiłki i nie poddawać się pomimo bólu. Bardzo wymowne jest samosłownictwo, po które sięgamy w tym kontekście. Powtarzamy naszym pociechom, że muszą wziąć się w garść, choć na boiskach często słyszy się bardziej ordynarną wersję tego przesłania: przestań się mazać. W tym miejscu mogę też sięgnąć po słynny cytat z filmu Ich własna liga, który świetnie podsumowuje oczekiwania związane ze sportem. W baseballu nie ma miejsca na łzy. Męskość jest tak silnie powiązana z naszą koncepcją odporności psychicznej, że jeśli zaczniesz pytać ludzi, kto zasługuje na miano osoby cechującej się nieustępliwością, spośród otrzymanych odpowiedzi wyłoni się bardzo konkretny obraz. Spodziewaj się raczej kogoś w rodzaju Dwayna Johnsona czy Wena Diesla, a nie drobnej kobiety wykazującej się podobnym męstwem. To właśnie brutalna siła, połączona z solidną dozą pewności siebie i brawury, wpisuje się w nasze wyobrażenia na temat najbardziej nieustępliwych osób. Jak się jednak wkrótce okaże, ci, którzy prezentują zewnętrzne przejawy agresywnej męskości, często są w istocie najsłabsi. Niewykluczone, że właściwą definicję nieustępliwości, a więc odporności psychicznej, która ma realne podstawy i nie zasadza się na udawanej pewności siebie czy przechwałkach, mogły prezentować przez cały czas kobiety. Liczne badania pokazują, że radzą sobie one ze spokojnym znoszeniem bólu lepiej od mężczyzn. Wizja nieustępliwości, która dominuje w naszym świecie, jest całkowicie wypaczona. Mylimy te cechę z gruboskurnością, agresywnością, mężnością i stoicyzmem. Stary model nieustępliwości widoczny jest w metodach treningowych Bobiego Knighta, autorytarnym rodzicielstwie i przywództwie opierającym się na gruboskurności. Daje tu o sobie znać mit wewnętrznego wojownika, stworzony na fundamentach fałszywej koncepcji, zgodnie z którą sednem odporności psychicznej jest swego rodzaju gruboskórna roszczeniowość. To wyobrażenie jest spuścizną czasów, kiedy nasz obraz nieustępliwości kształtowali wojskowi instruktorzy musztry, a także zachowujący się w podobny sposób trenerzy i rodzice. Opisywana tu cecha została zawłaszczona. Nauczyliśmy się cenić widoczne na pierwszy rzut oka pozory wyżej od prawdziwej wewnętrznej siły. Taki stan rzeczy wiąże się jednak z określonymi konsekwencjami. Upadek gruboskórnej nieustępliwości. 29 maja 2018 roku drużyna futbolowa Uniwersytetu Marylandu wykonywała w ramach treningu kondycyjnego 10 sprintów po 100 metrów. Gdy zawodnicy dotarli do siódmego sprintu, 19-letni Jordan McNair zaczął okazywać oznaki całkowitego wyczerpania. W raportach opisujących tę sytuację napisano, że McNeir zginał się w pół i zmagał się ze skurczami. To nie było zwyczajne zmęczenie zawodnika, który stwierdza, że nie da rady kontynuować treningu. Ciało McNeira dotarło do granic swoich możliwości i głośno protestowało, wołając o pomoc. Zamiast odesłać tego zawodnika na ławkę, trenerzy i specjaliści od przygotowania fizycznego tylko go poganiali wrzeszcząc, żeby ktoś postawił go na nogi. A potem odgrażając się, że przeciągnął jego D przez całe boisko. Na nagraniu wideo widać, że przed rozpoczęciem ostatniego sprintu McNair otoczony był przez kolegów, którzy pomagali mu potem pokonać całą długość boiska w tempie, które nie było dużo szybsze odchodu. Od momentu, w którym McNair zaczął się skarżyć na skurcze, do chwili, w której trenerzy zdecydowali się ściągnąć go z boiska, minęły 34 minuty. Zanim zadzwonili po pogotowie, upłynęło kolejnych 28 minut. Karetka zabrała Maknejra do szpitala godzinę i 28 minut po tym, jak zakończył swój ostatni sprint. Dwa tygodnie później chłopak zmarł w szpitalu z powodu udaru cieplnego, wynikającego po części z niezapewnienia mu właściwej pomocy, a po części z nieumiejętności odróżnienia walki z bólem od prawdziwego niebezpieczeństwa. W ciągu minionej dekady mieliśmy do czynienia z szeregiem zgonów i urazów, do jakich dochodziło wśród sportowców z powodu źle rozumianej wiary w rozwijanie nieustępliwości. Arabdomioliza to schorzenie, które niegdyś zaliczało się do bardzo rzadko spotykanych problemów. Substancje powstające na skutek rozpadu tkanki mięśniowej trafiają wtedy do krwiobiegu, bardzo poważnie obciążając nerki. W skrajnych przypadkach Arabdomioliza prowadzi do śmierci. Choroba, która kiedyś była głównie następstwem infekcji lub przedawkowania narkotyków, stała się całkiem popularna za sprawą licznych przypadków spowodowanych skrajnie wyniszczającymi treningami. Do tej kategorii należy zaliczyć niekończące się serie pompek, przesiadów, barpi i innych ćwiczeń, które nie mają wcale poprawić sprawności fizycznej, lecz powinny być próbą dla sportowców. B. David Ridpath Profesor wykładający na Uniwersytecie Ohio zagadnienia związane z